Dzisiaj niestety, ale mamy masę różnych wykonawców. No i zrobiła się taka mała patologia w tej branży. Nie ma problemu z systemem grzewczym, natomiast takie systemy trzeba odpowiednio przygotować, odpowiednio stworzyć, zaprojektować. Na co zwracać tak naprawdę uwagę? No na to, co my dostajemy w tej ofercie. Takie sytuacje będą się zdarzały teraz, dlatego że gaz poszedł do góry i nagle ludziom się otworzyło oczy. Jaką pompę ciepła wybrać? Monoblok, split, gruntówka. Jak wybrać? Witajcie serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będę sam. Chciałbym się rozprawić z kilkoma mitami odnośnie pomp ciepła. Może nawet nie tyle co mitami. Chciałbym Wam troszeczkę podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy. Dzisiaj niestety, ale mamy masę różnych wykonawców, montażystów pomp ciepła. Poczynając od firm, które się tym zajmują wiele lat i mają duże doświadczenie, poprzez firmy, które przebranżowiły się z kotłów stopalnych, gazowych na pompy ciepła. Idąc dalej, firmy fotowoltaiczne, które w swojej ofercie proponują montaż pomp ciepła, posiłkują się grupami wykonawczymi, a później wsparciem serwisowym firm, które sprzedają takie pompy ciepła, bądź firm od producenta serwisami. Więc jakby ten przekrój jest dosyć duży. My mamy dosyć dużo zapytań odnośnie montażu pomp ciepła i jeżdżę każdego dnia na kilka wycen, rozmawiam z wieloma ludźmi. No i powiem Wam szczerze, że zrobiła się taka mała patologia w tej branży, tak naprawdę, między nami mówiąc szczerze. Zresztą sami jako osoby zainteresowane montażem pompy ciepła widzicie, że idzie się już teraz z tym wszystkim pogubić. Mamy różnego rodzaju fora, mamy różne grupy dyskusyjne, grupy na Facebooku, które każda z tych grup co innego mówi, każda z tych grup co innego poleca. Zaczynacie się w tym wszystkim gubić. Ja to samo widzę u swoich klientów, do których przyjeżdżam, mówią niejednokrotnie to samo. Przed Panem były 2-3 firmy, wszyscy mówicie co innego, a był handlowiec, który nie miał pojęcia, a Pan dopiero przyjechał, Pan ma jakiekolwiek pojęcie, więc chciałbym Wam dzisiaj troszeczkę pomóc w tym wyborze. Nie będzie to kryptoreklama, jak niektórzy pewnie pomyślicie na samym początku. Aczkolwiek wszystkie rzeczy, o których Wam mówię, będę Wam mówił dzisiaj u nas w firmie, one są. Jest to dla nas standardem, ponieważ ja przez 10 lat zajmuję się pompami ciepła, stricte pompami ciepła. Miałem romans z peleciakami, z kotłami stopalnymi, miałem romans z kotłami gazowymi, natomiast to był romansem. Moim stałym, w stałym związku jestem z pompami ciepła od zawsze i tu się doszkalamy, tutaj przekazuję wiedzę swoim pracownikom i tu mam największe doświadczenie, więc chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć. Zacznijmy może od samego początku. Niejednokrotnie na forach czytam pytanie, mam dom 140 metrów, jaką pompę wybrać? I różne są komentarze pod tym. Ja uważam, jestem też bliski temu komentarzowi, że to jest na tej samej zasadzie, jak ktoś się pyta, mam 40 tysięcy złotych, jaki mam kupić samochód? No kurczę, kup dla siebie i wybierz pompę dla siebie. Tylko że teraz, tam gdzie będziecie kierować pytanie, jaką pompę wybrać, takie będziecie otrzymywać odpowiedzi. Jeżeli będziecie kierować pytania na forach, no to takie odpowiedzi otrzymacie forowe. Zieloną, najtańszą, najdroższą, z własnym serwisem, albo amerykańską, albo belgijską, albo bułgarską, więc odpowiedzi będą różne, bzdurne. Dla mnie najważniejszą sprawą, jak ja wybieram jakikolwiek sprzęt, już odbijamy od pompy ciepła, to jest serwis, gwarancja, dostępność w razie czego części, jeżeli coś się zepsuje, bo nie oszukujmy się, to są urządzenia, które się mogą psuć, a dzisiaj trendy są takie, co prawda jest to wszystko w kuluarach i ludzie o tym nie mówią oficjalnie, natomiast trend jest taki, że te sprzęty są sztucznie w wielu przypadkach postarzane, więc kieruję się bardziej opinią przy wyborze jakiegokolwiek innego sprzętu. Jak on będzie długo działał, czy ja mam serwis w pobliżu, czy mam długą gwarancję, czy w razie czego osoba, która mnie zamontowała, ma pojęcie o tym, co robi, więc w pierwszej kolejności zacznijcie od szukania właściwego wykonawcy. Stara zasada wśród fachowców mówi o tym, że pompa ciepła potrzebuje dobrego górnego źródła ciepła i dobrego dolnego źródła ciepła. Górnym źródłem ciepła dla pomp ciepła jest instalacja grzewcza, grzejniki, podłogówka, klimakonwektory, jakiekolwiek inne ogrzewanie płaszczyznowe, ścienne bądź sufitowe. To jest górne źródło ciepła. I teraz, jeżeli będziemy mieli pompę Vaillant, Nibe, Alfa, Panasonic, Mitsubishi bądź cały inny zakres,
idąc już tak naprawdę, żartując sobie, pompę ze złota i najdroższą, nic ta pompa nie zrobi, ani sobie nie poradzi, jeżeli macie źle wykonany układ grzewczy, bądź została pompa dobrana nieprawidłowo do tego układu grzewczego, który mamy. Kolejny mit, który w tym momencie obalamy, pompy ciepła nie są tylko do ogrzewania podłogowego najlepsze. Pompy ciepła również pracują w naszym przypadku na nagrzewnicach wodnych, pracują również na grzejnikach, pracują na ogrzewaniach różnego rodzaju płaszczyznowych, więc wszystko tak naprawdę jest kwestią tutaj doboru tego układu, który będzie odbierał to ciepło wyprodukowane przez pompę ciepła. Mamy kościoły, które rzadko kiedy mają podłogówkę, a jednak są ogrzewane przez pompy ciepła i jak jeden z księży powiedział, mówił to w nawiązaniu do kosztów ogrzewania eksploatacyjnych, które się pojawiły już po zamontowaniu pompy ciepła. Tam ponad 10 tysięcy miesięcznie mniej ksiądz płaci, parafia płaci mniej za ogrzewanie miesięcznie, jak to ksiądz stwierdził, nawet niechrzczone, nawet nieślubne dzieci ci ochrzczę. Więc da się to wszystko zrobić. Mamy warsztaty samochodowe na grzewnicach zrobione, mamy układy mieszane, mamy pompy w kaskadach porobione, mamy pompy spięte z kotami gazowymi. Wszystko da się zrobić z pompą ciepła. Pompa ciepła nie jest jakimś mistycznym urządzeniem, które tylko i wyłącznie będzie działało w specyficznych warunkach. Ona będzie działała w warunkach takich, jak my ją dobierzemy do tych warunków, więc nie ma problemu z systemem grzewczym, natomiast takie systemy trzeba odpowiednio przygotować, odpowiednio stworzyć, zaprojektować, żeby one faktycznie sobie ze sobą współgrały. No i druga sprawa, dolne źródło pompy ciepła, czyli w przypadku pomp gruntowych dolnym źródłem będą kolektory gruntowe, poziome bądź pionowe. No i tutaj dużo zależy od tego, jak zostaną te kolektory wykonane, czy prawidłowo dobrane, prawidłowo wykonane, z prawidłowych materiałów, zalane odpowiednią glikolem, z odpowiednim stężeniem oraz w jakim miejscu będą te odwierty wykonane, bądź wymiennik poziomy, no bo wartość energetyczna gruntu też jest różna w danym rejonie. Wartość energetyczną gruntu przy pompach gruntowych dobierają nam geolodzy, bądź tak jak u mnie w firmie mamy tych w zachodniopomorskim dziur powiercanych naprawdę bardzo dużo, więc my korzystamy z tych naszych archiwalnych odwiertów. Są też portale, gdzie te archiwalne odwierty, nie tylko nasze, trafiają i możemy sobie z tego korzystać. Więc tutaj jakby dolne źródło pompy ciepła gruntowej jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać. Różnie firmy do tego podchodzą. U nas w firmie wygląda to w ten sposób, że odwierty zlecamy wykonanie odwiertów i wrzucenie sondy. Natomiast my wykonujemy całą resztę, chcemy mieć pod kontrolą proces zgrzewania, chcemy mieć pod kontrolą glikol, jakość glikolu, sami go mieszamy z naszą wodą uzdatnioną. No, chcielibyśmy w tym procesie od początku do końca uczestniczyć, trochę to więcej od nas pracy wymaga, natomiast mamy to wszystko pod kontrolą, wiemy co się dzieje i jesteśmy w stanie do tego wrócić. Mnóstwo firm, to też nie jest wcale jakimś tam wielkim błędem, korzysta z firm, które się stricte zajmują dolnymi źródłami i wykonywaniem odwiertów. I takie firmy bardzo często kompleksową usługę proponują wprowadzenia tych odwiertów do budynku. Zazwyczaj wychodzi to ciut drożej niż my mamy to w ofercie, natomiast to też nie jest żaden błąd. Jeżeli zostanie to wykonane przez profesjonalną firmę, potwierdzone jakimś projektem przed i po wykonawczym, możemy być pewni, że takie źródło jest prawidłowo dobrane. Na pewno będzie to też podkładka w razie, gdyby się okazało, że nie było. Więc wtedy no, odpowiedzialność i tak jest na osobie, z którą podpisaliście Państwo umowę. Dolnym źródłem dla pomp powietrznych no będzie powietrze, więc tutaj nie mamy wielkiego wpływu. Temperatura zewnętrzna będzie taka, jaka akurat się stworzy. Jak tutaj mówi nasz klasyk, klimat mamy zimny, to będzie zimno. I tak to będzie wyglądało. Niższa temperatura zewnętrzna, tym sprawność będzie spadała. Spężarka będzie musiała więcej pracy włożyć, więc więcej tych kilowatów energii elektrycznej musi pobrać, żeby ileś tego ciepła wam wytworzyć. Im niższa temperatura, tym ta termodynamika działa gorzej i sprawność spada. No na to nie mamy dużego wpływu, możemy oczywiście pewne rzeczy sobie tutaj ograniczyć, czyli postawimy sobie jednostkę w odpowiednim kierunku świata, zapewnimy jej swobodny przepływ powietrza. No to są takie niuanse, na które mamy wpływ, natomiast no, na samą temperaturę, która jest tutaj kluczowym czynnikiem, nie mamy wpływu, dlatego powinniśmy przy pompach chociażby powietrznych dbać o to, żeby górne źródło było prawidłowo wykonane.
I teraz rozwijmy troszeczkę to górne źródło. Jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, to nie jest też tak, że jak się bardzo często spotykam, jadę na inwestycje, ogrzewanie przygotowane, pytam się, w jaki sposób jest zrobione, czy jest jakiś dodatkowy projekt, czy są przepływy policzone, czy jest prawidłowy zwrot wody. Ludzie mówią tak, wie pan co, przyszedł tutaj fachowiec, on 40 lat na wioskach układa wszystkim ogrzewanie, on się bardzo dobrze zna, położył nam co 10 cm podłogówkę, powiedział, że będzie ok. No nie będzie ok. Muszę niestety zmartwić. Natomiast wybrniemy z tego, nie jest to żaden problem, ale ok, nie będzie. Ogrzewanie podłogowe wykonuje się pod projekt. Nie musicie Państwo żądać od firmy instalacyjnej projektu z pieczątkami, ze wszystkim, natomiast warto się zapytać o obliczenia, warto się zapytać, żeby ktoś przedstawił te przepływy, jak to mniej więcej wygląda, na jakiej podstawie zostało to dobrane. Projekt nam wtedy pokaże. Dobierzemy sobie pod przepływ konkretnej pompy. Pompa ciepła też ma swoje wymagania, więc musimy wiedzieć, jaki musi mieć minimalny zwrot wody, jakie przepływy. Także tu raczej się podpierajmy projektem. To, że ktoś wykonuje ogrzewanie podłogowe przez 40 lat, to jeszcze nie oznacza, że dobrze je wykona pod samą pompę ciepła. Tak jak już na początku powiedziałem, jest mnóstwo firm, które się przebranżowiły i nie do końca wszystko są w stanie przewidzieć i przeliczyć. I to, że 40 lat robiłem tak i to się sprawdzało, nie oznacza, że to nie będzie działało, natomiast może oznaczać, że koszty będą troszkę wyższe, bo na przykład w pewnych sytuacjach się będzie dołączała grzałka elektryczna. Więc warto sobie nie co 10 cm czy co 15 jechać standardem, tylko moim zdaniem warto przysiąść do projektu. Bardzo dużo firm takie projekty wykonuje nawet za darmo, firmy produkujących rury dla swoich klientów stałych, którzy są stałymi odbiorcami tych rur do podłogówki, mają takie projekty, te firmy za darmo wykonywane, więc nie jest to wielka sztuka. Natomiast dużym błędem będzie to, jeżeli podłoga zostanie po prostu ułożona bez jakiegokolwiek projektu. Później ten wykonawca nie wie, jak ustawić przepływy, pomieszczenia są bardziej, mniej dogrzane, ale najczęściej się kończy tym, że podnosi klient krzywą grzewczą, bo nie umiał sobie poradzić z przepływami, podnoszą krzywą grzewczą, a stopień czy dwa jest to duża strata już energetyczna. Oczywiście w niektórych przypadkach mówimy o butelce wina rocznie, w niektórych przypadkach będziemy mówili o skrzynce wina rocznie, więc zależy od tego, czy lubicie wino, czy nie, no tak będziecie akceptować bądź nie pewne straty. U nas w firmie staramy się, żeby to wszystko było zrobione pod projekt i tak, żeby ta pompa naprawdę chodziła na niskich parametrach. Dla przykładu mamy spektakularne instalacje, gdzie wykonywaliśmy pełną instalację dolnego, górnego źródła i przy pompie gruntowej krzywa grzewcza, parametr dla minus 20 stopni to jest 28 stopni, dom jest dogrzany i klienci są bardzo z tego zadowoleni, bo mają bardzo niskie koszty, które przy domu, ten akurat modelowy dom, o którym mówimy, przy domu 170 metrów kwadratowych to jest koszt 1100 zł w skali roku. Przepraszam, to są koszty sprzed podwyżki. Mamy 22 rok, nowy Polski Ład, więc dużo rzeczy się zmieniło w tym roku, natomiast mówimy o cenach jeszcze sprzed jakby żyliśmy w tym starym jeszcze ładzie, powiedzmy gorszym, bo ten nowy jest lepszy podobnie, no zobaczymy. Odbiegając zupełnie od polityki. Ustawienie krzywej grzewczej i tego niskiego parametru będzie nam gwarantowało to, że będziemy mieli niskie koszty. Jeżeli popełniamy pewne błędy na instalacji, ten parametr zawsze troszeczkę będziemy musieli gonić wyżej. Będziemy dzisiaj też sobie dogramy filmik, zobaczycie przy następnym wypuście na Facebook, na YouTube'a. Będziemy też rozmawiali o buforze. Tu dzisiaj taki argument przeczytałem na jednym z forów, że bufor jest niepotrzebny, bo żeby nie wygrzewać grzałką, można podnieść temperaturę parametru grzywej grzewczej i wtedy mamy dużo ciepła w instalacji. No oczywiście, że możemy te rzeczy robić, natomiast wchodzimy w wyższe koszty eksploatacyjne. Więc to jest taka głupia rada troszeczkę, dawać bufor czy nie, ale tym się zajmiemy następnym razem. Co jeszcze, jeżeli wybieramy wykonawcę? Wiadomo, że są firmy, które będą startowały dzisiaj, wystartowały miesiąc temu, dwa lata temu. Nie każdy będzie miał takie samo doświadczenie. Natomiast może być firma, która zaczęła dopiero teraz działalność, ale jest poparta certyfikatami, mają gdzieś tam dobre polecenia z innych realizacji, wchodzą teraz w pompy ciepła, natomiast zaczynają od iluś tam szkoleń, zdobyli ileś tam certyfikatów, które mogą pokazać klientom i mogą wam pokazać. Jeżeli spotkacie się z firmą, która jest spółką z o.o.,
Mi się zawsze załącza lampka przy spółkach z o.o. Dlaczego? Bo najczęściej spółki z o.o., tu już troszeczkę wchodzimy jakby w ekonomię, najczęściej spółki z o.o. rejestrują się, mają kapitał zakładowy 5000 zł. Jeżeli to jest spółka uczciwa, to ten kapitał buduje i go rozbudowuje i to można w CEIDG, można sobie sprawdzić, bądź w innych rejestrach spółek. Ten kapitał buduje, ten kapitał rośnie. Natomiast jeżeli spółka cały czas notuje tylko 5000 zł wartości kapitału zakładowego, no to dla mnie to się zawsze zapala lampka, bo takie spółki najczęściej w przypadku wielkich problemów znikają z rynku, otwierają się następne. Można sobie prześledzić te spółki na internecie, zobaczyć, jakie są powiązania. Ja jak czasami dostaję zapytania od jakichś dużych deweloperów z fajnymi kontraktami, gdzie można naprawdę fajne pieniążki zrobić, wchodzę w takie rejestry, sprawdzam sobie powiązanie. Nagle się okazuje, że spółka przykładowo spółka z o.o. Wcześniej się nazywało Piękne Szkło, później się nazywało Bezpieczne Szkło, teraz się nazywa Krystaliczne Szkło. Zawsze gdzieś ta firma, ci sami prezesi, ktoś dochodzi, ktoś odchodzi, ci sami prezesi od kilkunastu lat rotują. Jak zaczynamy szukać opinii, to się nagle okazuje, że pozwy grupowe, komuś nie wypłacili. Dla mnie to są lampki. Nie mówię, że wszystkie firmy spółki z o.o. są złe, natomiast warto też sobie tą trasę prześledzić. Nie dalej jak wczoraj na forum o fotowoltaice przeczytałem dosyć trudny artykuł, kurczę, o firmie, która spółka właśnie z o.o. nabrała zaliczek i zniknęła z rynku. Nie odpowiadałem, wyłączyli telefon. Takich ludzi ciężko się szuka. Najczęściej to są przedstawiciele handlowi, którzy do Was przyjeżdżają, którzy są na prowizji, a szefów, prezesów w ogóle nie znacie. Szef, prezes nawet może nic mieć wspólnego z fotowoltaiką, może być z wykształcenia stolarzem, rybakiem, kimkolwiek, założył spółkę z kimś tam jeszcze i tak to się ciągnie. Do pewnego momentu te firmy istnieją, później zaczynają brać zaliczki, znikają. Przypadków jest dużo, zapewne gdzieś tam słyszeliście o tym. Więc przede wszystkim sprawdzajcie, kto to jest, tak? Nie wierzmy do końca temu, że ktoś się gdzieś tam polecił, sprawdzajcie, kto to jest, sprawdzajcie, jakie ma doświadczenie, sprawdzajcie, czy ma certyfikaty na uprawnienia do pomp ciepłopowietrznych. Powinniśmy mieć uprawnienia F-gazowe dla przedsiębiorcy, dla wykonawcy, czy dla instalatora. To im więcej takich certyfikatów, potwierdzeń, że ta firma faktycznie coś działa, robi, się szkoli, no to będziecie mieli mniej problemów. Kolejną kluczową sprawą jest gwarancja i realizacja napraw serwisowych, napraw poserwisowych, gwarancyjnych, pogwarancyjnych. O co dokładnie chodzi? Bardzo dużo firm, zwłaszcza jeżeli chodzi o pompy ciepła typu split bądź dalej analogicznie klimatyzacji, dużo firm producenckich zastrzega sobie, że gwarancje, może nie gwarancje, czynności serwisowe przejmuje instalator. No i tutaj się może zacząć problem. Jeżeli macie firmę, która posiada swoje centra serwisowe, warto te centra obdzwonić wcześniej jako tak zwany tajemniczy klient, zadzwonić i podpytać. Czy ktoś przyjedzie na awarię, zgłosić jakąkolwiek dziwną awarię, jakakolwiek mogłaby się pojawić, nie wiem, no mam alarm taki czy taki, można sobie alarmy wygooglować i zapytać się, czy ktoś by przyjechał czy coś, jeżeli to jest w ramach gwarancji. Jeżeli Wam instalator mówi, że gwarancję przyjmuje serwis, warto poszukać takiego serwisu albo zapytać instalatora, gdzie jest najbliższy taki serwis i nawet zadzwonić do niego z zapytaniem, mam taką awarię, kto jak przyjedzie. Później, dopiero takie rzeczy weryfikuję Państwu i to sobie na forach możecie przeczytać, że dopiero problemy zaczynają się, jak się zaczynają faktycznie jakieś awarie. Wszystko idzie fajnie, firma instalacyjna wszystko fajnie zainstalowała, w dobrej cenie, Państwu wszystko pasuje. Nagle się okazuje, że taka firma nie ma własnego serwisu, trzeba zadzwonić do serwisu fabrycznego, no i zaczynają się problemy. Serwis fabryczny najczęściej jest przeładowany, najczęściej trzeba czekać kilka dni i Państwo albo pozostaje grzanie grzałkami, jeżeli jeszcze te grzałki działają, jeżeli są jakieś awarie, gdzie grzałek już nie możemy użyć, najczęściej pozostaje siedzenie w domu i czekanie na serwis. Co akurat w tej branży grzewczej jest niedopuszczalne. Ja mam przypadki, gdzie w Wigilię naprawiałem pompy ciepła, ludzie jedli barszcz, a jeszcze naprawiałem, dlatego że u nas w firmie jakby priorytetem jest awaria, gdzie jest zima i ta awaria wystąpiła i musimy w jakiś sposób ludziom zapewnić ogrzewanie, więc mamy swój kocioł gazowy, który możemy na butlach osobnych, na propan-butan podpiąć w razie najgorszej przypadku, gdzie wiemy, że już, nie wiem, są święta, za 4-5 dni nastąpi wysyłka do prior części, więc jesteśmy w stanie jakkolwiek sobie tutaj zareagować. Są to niezwykle ekstremalne przypadki, natomiast dla użytkownika końcowego niesamowicie ważna sprawa, żeby firma instalacyjna albo posiadała własny serwis, albo montowała pompę taką, gdzie serwis jest ogólnodostępny.
Samo zapewnienie, że ktoś ma 16 centrów serwisowych w Polsce, to jeszcze nie jest wszystko. My w Zachodniopomorskim mamy jedną firmę, która jest dosyć dużą firmą, z którą współpracowaliśmy przez pewien okres, natomiast niestety struktury serwisowe są bardzo słabe do dzisiaj. I niedalej jak wczoraj również, będąc na przeglądzie u jednego pana, spotkałem chłopaka, który wszedł jakby w serwis tej firmy. Okazuje się, że od pół roku nie dostał umowy serwisowej, więc to, że to jest duża firma, to też jeszcze niczym świadczy. Zawsze polecam, znajdźcie serwis, zadzwońcie, opowiedzcie o jakiejś awarii, zobaczycie, jak firma zareaguje. Jeżeli ktoś powie, że dobrze, zajmujemy się tą sprawą, damy w ciągu 2-3 godzin, czyli jutro najpóźniej ktoś się pojawi, to jest ok firma. Jeżeli ktoś powie, proszę czekać tydzień czy dwa, tak na przykład było u nas w przypadku falownika. Firma instalująca na początku deklarowała się, że instalator przyjedzie następnego dnia. Nie przyjechał. Następnego dnia upomniałem się, dalej nie przyjechał, więc następnego dnia napisałem pismo już oficjalnie do tej firmy i zostałem skierowany do serwisu. Mój falownik został wymieniany przez serwis fabryczny, z którym już nie współpracujemy i absolutnie nie będziemy. Dopiero po 2 tygodniach, więc 2 tygodnie produkcji jakby energii odpada. Proszę sobie wyobrazić, że to samo macie przy pompie ciepła, 2 tygodnie nie macie ciepła. Serwisant ma prawo odmówić, najczęściej to są serwisanci niezależni zupełnie, firmy, które osoby, które znają się na pompach ciepła, mają 3-4 umowy. I niestety, tajemnicą Policznela jest to, że będą jeździć zawsze tam, gdzie mają lepsze prowizje. Tak to wygląda, to jest biznes i dla nich to też jest biznes, jeżeli ma jechać na uruchomienie, za które dostanie 1000 zł i zejdzie mu to godzina czasu, a jechać na szukanie awarii, która mu zejdzie 4 czy 5 godzin, najpewniej pojedzie najpierw na wszystkie uruchomienia, dopiero później obsłuży Państwa awarię. Rzadko się zdarza, że firma ma własny serwis, gdzie wysyła. Dzieje się tak w naprawdę fajnych, dużych firmach, że mają serwisy swoje, bądź to są porządni dystrybutorzy. Nie bez kozery stoję tutaj przy Alfa, bo tutaj Alfa Innotek ma swój taki serwis. Gdybyśmy potrzebowali zrobić coś z układem chodniczym, układ chodniczy jest wyciągany, możemy pracować na grzałce, wstawiamy. Mieliśmy jeden przypadek taki, gdzie do dzisiaj klientka, już chyba to 2 lata minęło od wymiany, cały czas pracuje na tym agregacie nowym. Z powodu covidowych serwis jeszcze tego zregenerowanego nie dostarczył, z korzyścią akurat dla użytkownika, dlatego że ma nowy układ chłodniczy i on pracuje, i z tego, co słyszałem ostatnio, już tak to zostanie do końca. Więc druga sprawa, mamy serwis. Pierwsza rzecz, przepraszam, kolejna rzecz. Na co zwracać tak naprawdę uwagę? No na to, co my dostajemy w tej ofercie. Kolejny przykład z poprzedniego tygodnia. 3 spotkania w biurze, 3 oferty tańsze o 7000 zł, 8000 zł i 3000 zł od naszej oferty. No i znowu zaczynamy wchodzić w szczegóły. Otwieramy ofertę i okazuje się, że podłogówka niedowymiarowana, brak połowy rzeczy, które powinny się znaleźć na kotłowni. My zaraz przejdziemy do kotłowni, ja pokażę takie podstawy na pompie chociażby powietrznej, co może być, co powinno być moim zdaniem w takiej kotłowni. Okrojona kotłownia, wielu rzeczy nie ma, bądź wycena zrobiona, po prostu montaż pompy, tyle i tyle i koniec. Wiem o tym. I to jest normalna rzecz, że każdy ma inny tam zasób portfela i każdy w inny sposób gdzieś sobie tutaj planuje te wydatki. Natomiast pamiętajcie o jednym. Są pewne rzeczy, gdzie przy budowie domu nie powinniśmy oszczędzać. Ja się spotkałem z wieloma inwestorami, którzy podchodzili do tego racjonalnie. Sam jestem przykładem inwestora, który 11 lat temu budował budynek. I też, aby mieć pompę ciepła w domu, zrezygnowaliśmy z postawienia garażu, który w efekcie końcowym wcale nie był mi tak naprawdę, się okazuje, potrzebny do niczego, bo dzisiaj te garaże to są tak naprawdę tylko składziki, gdzie 80% klientów nie trzymało tam nigdy w życiu przez parę lat samochodu, tylko wiecznie materiały budowlane albo inne rzeczy z domu. Wobec tego myśmy zrezygnowali z garażu, nie potrzebowaliśmy, do dzisiaj go nie wybudowaliśmy. Wielu klientów podchodzi dokładnie tak samo, położę troszeczkę później polbruk, zrobię trochę kiedy indziej ogrodzenie, natomiast chcę mieć pompę ciepła i tutaj nie będę oszczędzał na systemach. A wielu klientów jest też takich, którzy do nas trafiają, którzy jakby no mają zasób portfela, mogliby sobie zdecydować się na troszeczkę lepszą pompę, ale idą bardziej tylko w cenę i jak kiedyś mi jeden pan powiedział, mówi, proszę pana, dlatego mam pieniądze, bo na wszystkim oszczędzam i wszędzie się targuję. No, podejście też ok, dobre, jak najbardziej nie ujmuję temu panu niczego, natomiast no, w rzeczach, które zalejemy betonem, do tego już nie wrócimy, będziecie żyć z tym przez potencjalnie 10-15 lat, póki tego domu nie sprzedacie, a mamy też przykłady, gdzie ludzie kupują domy, bo były wady w instalacji i ktoś się przez
8-10 lat męczy, w końcu się wkurzył i sprzedał dom. I męczy się ta druga osoba, której próbujemy gdzieś tam pomóc wyprowadzić jakieś stare urządzenia na prostą. I okazuje się, że są błędy instalacyjne zrobione i które wpływają na codzienne użytkowanie, bądź za każdej zimy zaczynamy cierpieć. Mamy przykład, gdzie ktoś się zdecyduje na kocioł gazowy, bo mu ktoś powiedział, że pompa nie działa, tutaj tamto, po 2 latach kocioł do sprzedania. W razie czego mamy Wismana Vitopenda 100-letniego do sprzedania. Okazuje się, że pompa ciepła działa, wszystko jest super, koszty zbiliśmy o ponad 50% miesięcznie, natomiast kocioł gazowy no, stoi u mnie, dostałem go w prezencie, mogę go sprzedać na część, no, na przykład, jak ktoś będzie chciał jakiś serwisant. Można się zgłaszać. Jeszcze jest. Dosyć często takie sytuacje będą się zdarzały teraz, dlatego że gaz poszedł do góry i nagle ludziom się otworzyły oczy, że faktycznie to nie jest tak, jak było kiedyś. Więc kolejna w podsumowaniu, trzecia sprawa, o której teraz mówiłem, no to pamiętajcie o tym, że no taka firma instalacyjna, z którą zaczynacie rozmawiać i pytać się, jaka pompa ciepła, no to musi mieć sprawny serwis, swój bądź dookoła siebie fabryczny, musi wiedzieć, co robić, to będzie potwierdzone różnymi certyfikatami, opiniami i jakby swoją pracą pokazywaną, co w jaki sposób robią. Co mamy dalej, jeżeli chodzi o dobór i wybór już pompy ciepła? Wybraliśmy fajną firmę, tak? Sprawdziliśmy ją, mamy serwis, firma ma serwisy, proponowane urządzenia są jakby obsługiwane, nic się nie dzieje. No i teraz co dalej z pompą ciepła? Jaką pompę ciepła wybrać? Monoblok, split, gruntówka, jak wybrać? No i tutaj zaczyna się tak naprawdę zabawa, dlatego że zobaczycie sobie, że są przepychanki na forach. Ja proponuję Panasonic, ja proponuję Mitsubishi, ja proponuję Vaillanta, ja proponuję Nibę. Firm jest dużo, każdy będzie chwalił swoje i każdy będzie mówił o tym, co ma lepszego. Dobór pompy ciepła nie ogranicza się tylko i wyłącznie na poznaniu metrażu budynku czy na poznaniu zasobności portfela klienta. Tak naprawdę jest kilkadziesiąt czynników, które wpływają na prawidłowy dobór pompy ciepła. My w swoim jakby wywiadzie, który prowadzimy, mamy 33 punkty dokładnie spisane. Jest to takie swoiste OZE. OZE można z OZE, czyli charakterystyka energetyczna budynku, można zlecić w firmie zewnętrznej, wykonać takie OZE i zgłosić się do firmy. Są portale na internecie, które dosyć są precyzyjne i też można je zlecić. Natomiast ja zawsze polecam, żeby na przykład korzystając z jakiegoś tam ciepła właściwego czy z jakichś tam OZE, żeby jeszcze to zweryfikował instalator, który ma za to brać odpowiedzialność. Dla mnie niedopuszczalną sprawą jest robienie ofert, bo klient napisał, potrzebuje pompy 9 kW i proszę zaproponować pompę 9 kW. A powiem Wam już dlaczego. Na przykładzie Panasonica. W Panasonicu mamy jakby dwie podstawowe serie pomp ciepła. High Performance w tym momencie, nie mówię o generacjach, bo są F, H, J, różne generacje. F już prawdopodobnie sprzedaży nie ma, H i J jeszcze są. Mówię o pompach High Performance bądź T-Cup. I tutaj mamy 9 kW, i tutaj mamy 9 kW. Jest jeszcze 9 kW jednofazowa, 9 kW trójfazowa. Tak samo w T-Cupach. I teraz nie można dobrać pompy ciepła 9-kilowatowej i dać każdą pompę 9 kW. Są różne typy szeregi tych pomp, więc na co powinien zwrócić instalator uwagę, jeżeli będzie dobierał, a o co Państwo powinniście się zapytać? Tak naprawdę o charakterystykę pracy, o tą kopertę pracy pompy ciepła, dlatego że dopiero koperta pracy pompy ciepła i wywiad, który przeprowadziliśmy szczegółowy z użytkownikiem, może nam dać jakby jasny obraz tego, czy ta pompa będzie tu pracowała prawidłowo, czy nie. Pompa 1-kilowatowa, jednofazowa Panasonica będzie miała troszkę mniejszy zasób mocy. Trójfazowa 9-kilowatowa będzie miała troszkę większy dom już obsłuży, a T-Cupowa obsłuży jeszcze większy dom. Więc jakby samo 9 kW to nie jest żaden jeszcze parametr, to jest jeden z wielu parametrów tak naprawdę, nie? Więc raczej dajmy te OZE, które wykonaliśmy instalatorowi, niech on jeszcze sam sobie to dobierze. Sprzedawanie, chyba że ktoś sprzedaje po prostu pompę ciepła albo chce ją po prostu sobie kupić, bierze na siebie odpowiedzialność. Jeżeli ktoś, bardzo często też się tak zdarza, że klienci nam podsyłają oferty obcych firm,
i proszę o kontrofertę, nie? Oczywiście tam ceny za sprawę. Proszę o kontrofertę. Ja nigdy w życiu takiej kontroferty nie zrobię i nie będę robił, dopóki nie poznam, co tak naprawdę ma działać. Bo jeżeli ja mam wejść na instalację i mamy ją zrobić i wziąć na to 5 lat gwarancji, które dajemy montażowe i na sprawne działanie funkcji, no to my musimy sobie sami to dobrać. Ja muszę wiedzieć, tak samo jak w przypadku tego dolnego źródła, że wszystko jest wykonane prawidłowo. Nie wiem, kto robił, nie wiem, jakie dane zostały podawane, więc my na takie maile zawsze odpowiadamy, bądź zapytania na Facebooku, jak idą jakieś reklamy nasze, ile będzie kosztowała pompa do 120 metrów kwadratowych. Nigdy w życiu nie odpowiem. Zawsze odwołuję się, proszę o kontakt z sekretariatem. Tam zawsze Państwo dostaniecie, zostaną Wam zadane pytania, które nam pomogą dobrać tą pompę ciepła. Po czym, jeżeli jest to modernizacja, to weryfikujemy to jeszcze na miejscu.